Szczęść Boże, witam Szanowni Państwo na spotkaniu zorganizowanym przez wydawnictwo Fronda. Ja nazywam się Paweł Chmielewski, jestem dziennikarzem portalu PCH24 i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa to spotkanie. Szanowni Państwo, spotykamy się z okazji promocji rozmowy o książce Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz? Dwóch wybitnych i wspaniałych autorów, których przedstawiać Państwu oczywiście nie trzeba z racji na ich doskonałą rozpoznawalność, wieloletnią działalność. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, szczęść Boże. I pan redaktor Paweł Rysicki. Obaj autorzy, obaj rozmówcy są doskonałymi znawcami tematyki, która w tej książce była poruszana. Biblistyka, starożytność chrześcijańska, dialog z judaizmem, wiedzą o tym Państwo doskonale z wielu różnych publikacji, wystąpień i tak dalej. Książka jest wyjątkowa, Rozmowy jerozolimskie, właśnie dlatego, że po pierwsze dwóch tak znakomitych autorów ze sobą rozmawia. Nie jest to książka, zapis rozmowy jakiegoś po prostu dziennikarza z jakimś po prostu ekspertem, ale ksiądz profesor rozmawia z redaktorem apologetą. Obaj naprawdę doskonale wiedzą, o czym mówią. Co więcej, przecież książka jest zapisem serialu w pewnej mierze, jakąś taką jego, można powiedzieć, materializacją pisemną serialu portalu PCH24, właśnie poświęconym temu samemu tematowi. Ten serial jest dostępny na kanale PCH24. Zachęcam do jego oglądania. Ale co książka, to nie serial. Dlatego miło jest właśnie, że i w takiej formie rzecz została opublikowana. W tym miejscu, zanim przejdziemy do meritum, chciałbym podziękować wszystkim patronom medialnym tego wydarzenia i wymieniam tutaj tych patronów. Tygodnik Do Rzeczy, portal dorzeczy.pl, magazyn Polonia Christiana, portal PCH24 i kanał PCH24 TV. Trochę to niezręczne podziękowania, bo redaktor naczelny Do Rzeczy tutaj właśnie siedzi, dziennikarz związany z PCH24 też, także podziękowania składamy poniekąd samym sobie, ale niech i tak będzie. Panowie, księże profesorze, panie redaktorze, to sama tematyka jest oczywiście niesamowicie ciekawa, ale też pewna, powiedziałbym, okoliczność tej książki, czyli właśnie fakt, że została nagrana, rozmowy zostały przeprowadzone w Jerozolimie. I ciekaw jestem, bo redaktor Paweł Lisicki pisze trochę o tym we wstępie, jak panowie to oceniają, czy fakt bycia w Jerozolimie, doświadczania tych wszystkich przedmiotów, budynków, klimatu namacalnie, on pomaga człowiekowi, katolikowi lepiej zrozumieć wydarzenia mesjańskie. By także z księże profesorze do księdza skieruję to pytanie, a później pana redaktora poproszę też o komentarz. Pochwalony Jezus Chrystus, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja myślę, że odpowiadając na to pytanie, odpowiedź jest prosta i tutaj większość z Państwa z pewnością ją bardzo dobrze zna. Dlatego, że Państwo byli też w Ziemi Świętej, byli w Jerozolimie, byli w innych krajach biblijnych i doskonale wiedzą, jak bardzo zmienia to perspektywę. Jak bardzo zmienia to postrzeganie osoby, posłannictwa, misji Jezusa Chrystusa, jak bardzo zmienia to spojrzenie na Kościół i jak bardzo zmienia to spojrzenie na samych siebie. Ja bym porównał, i myślę, że też Państwo rozumieją to porównanie, że pobyt w Jerozolimie, obecność w Jerozolimie i w ogóle w Ziemi Świętej, to jest trochę tak jak powrót do krainy dzieciństwa, do ziemi, gdzie się człowiek urodził, wychował, gdzie wszystko było początkiem. Jerozolima jest początkiem naszej wiary, jest fundamentem naszej wiary. Gdyby Jerozolimy nie było, to nasza wiara traci sam materialny fundament, a przecież nie może być czymś wyłącznie duchowym z tej prostej przyczyny, że w centrum naszej wiary jest prawda, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Wobec tego możemy być na Jego śladach, możemy tych śladów szukać. I oczywiście czujemy się tam zupełnie inaczej niż w każdym innym miejscu na ziemi. I im głębiej
głębsza jest nasza wiara, im głębsze jest nasze osobiste odniesienie do Jezusa Chrystusa i do Boga, który objawił siebie w Jezusie, to tym bardziej te przeżycia są no, absolutnie wyjątkowe. Nie można ich porównać nawet do obecności w Rzymie, gdzie mamy przepiękną Bazylikę Świętego Piotra, okazałą, wspaniałą, inne bazyliki, wspaniałe miasto. Jerozolima nie jest aż tak bogata, nie jest aż tak zamożna, ale wrażenia, przeżycia, które mamy w tych miejscach świętych w Jerozolimie i wokół Jerozolimy w całej Ziemi Świętej są absolutnie, absolutnie niezapomniane. To zmienia wszystko. Można by powiedzieć, używając takiego obrazu, można patrzeć na świat przez szybę, taką zwyczajną szybę i ten świat wygląda tak, jak wygląda. Ale można patrzeć na świat przez witraż, zwłaszcza taki delikatnie, mądrze i pięknie zrobiony. I wtedy to, co widzimy za tym witrażem, nabiera zupełnie innego blasku. I takim witrażem, który pozwala nam inaczej spojrzeć na to, co się dzieje w świecie, na świat, na samych siebie, jest właśnie Jerozolima i Ziemia Święta. Panie redaktorze, to samo pytanie, czy jest Jerozolima za tym takim locus theologicus trochę? No na pewno jest tak i tutaj zastanawiam się, co miałbym dodać do tego, co powiedział ksiądz profesor. Bo myślę, że tak dobrze opisał tą inność, nowość i niezwykłość Jerozolimy, że nie ma sensu, żebym powtarzał jego słowa. No myślę, że też każdy z Państwa, a zakładam, że ogromna większość z nas była już w Jerozolimie, więc tego doświadczyła. Tak? No nie da się tego tak do końca opisać, tego wrażenia wynikającego po prostu z tego, że idzie się dokładnie po śladach Chrystusa zapisanych w Ewangelii. Że jest się dokładnie w tych samych miejscach. Oczywiście wiemy dobrze, że no nie wiem, są inne budowle, prawda? Że nie było wtedy w oczywisty sposób tych, nie było Arabów i muzułmanów, że nie było żołnierzy uzbrojonych po zęby, tak jak teraz to widać. To oczywiście jest, ta świadomość historyczna inności jest, ale z drugiej strony jest też coś takiego, jakie poczucie pewnej niepowtarzalnej, specyficznej i jedynie w tym miejscu znajdującej się atmosfery, tak bym powiedział. A poza tym, jeśli dokładnie się zna, dokładnie się czytało Pismo Święte, Ewangelię, to wtedy faktycznie każdy z tych opisanych wydarzeń, mimo tej różnicy czasu, sprawia, że można je jeszcze mocniej i tak jakby to powiedzieć głębiej zakorzenić w tym, co się przeczytało. I może taką jedną rzecz bym tutaj właśnie dopowiedział, bo też sobie z tego zdaję sprawę, że mimo, że minęło przecież 2000 lat od wydarzeń opisanych na kartach Ewangelii, ale ta atmosfera takiego napięcia, tak bym powiedział, również politycznego napięcia, przecież nie jest znowu, jakby to powiedzieć, zmienili się aktorzy trochę, ale atmosfera się nie zmieniła. W roku 30 po Chrystusie pewnie nie uzbrojeni w karabiny, ale maszerowali czy poruszali się po Jerozolimie pewnie żołnierze rzymscy, którzy patrolowali spokój. Akurat byli w twierdzy Antonia, czyli mieli taki nadzór nad całym miastem, ale to poczucie wrogości ze strony mieszkańców do tych żołnierzy było pewnie co najmniej tak silne, jak dzisiaj atmosfera wrogości tej części, nazwijmy to muzułmańskiej czy arabskiej, w stosunku do żołnierzy izraelskich, prawda? To, że kiedy człowiek chodzi po Jerozolimie, to nie ma poczucia, że znajduje się trochę w takim skansenie, jak to czasem ma się wrażenie. Tak? Jest takie wydzielone muzeum, wszystko jest tak zrobione w taki sposób, żeby naśladować tą przeszłość. A tutaj się wchodzi w żywe miasto, w żywy konflikt, w bardzo ostre starcie, które dostrzegamy obecnie z ogromną masą namiętności z tym związanych, z takim poczuciem z jednej strony krzywdy, a z drugiej strony strachu, czyli te uczucia, które są zawsze podstawą tych wielkich ruchów i zderzeń politycznych pozostały. Jak mówię, zmienili się oczywiście aktorzy, sytuacja jest, nie można tego przenosić wprost sprzed 2000 lat na teraz, ale sama atmosfera tego starcia, napięcia, tej wrogości często wzajemnej, strachu, z jednej i tak dalej, to wszystko istnieje. Oczywiście ona jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo są muzułmanie, są Żydzi, no są pielgrzymi chrześcijańscy i człowiek jest taki trochę tam
przynajmniej ja miałem takie wrażenie, troszkę tak jako chrześcijanin, tak przyduszony do ziemi, bo tak gdzie się nie ruszę, to albo muezin się odzywa, strasznie głośno, także trudno czasem nawet i dzwony jakieś usłyszeć, a z drugiej strony idzie, no to raz za razem pojawiają się tam pięcioosobowe, być może teraz są nawet jeszcze bardziej liczne, ale wtedy to były pięcioosobowe grupy żołnierzy uzbrojonych po zęby, którzy nas mijają. Więc jest się tam tak trochę jak u siebie, ale zarazem nie do końca u siebie. No. To znaczy u siebie w sercu, w duszy, w tym, co chrześcijańskie, w tym, co daje Nowy Testament, ale całkowicie nie u siebie, ponieważ większość mieszkańców jest w stosunku do chrześcijaństwa nastawionych albo obojętnie, albo wrogo. Więc to jest, a może z tego też punktu widzenia, może ta obojętność i wrogość z chrześcijańskiego punktu widzenia może jest takim dodatkowym doświadczeniem zakorzeniającym nas w to, co musiał odczuwać w pewien sposób Jezus i jego uczniowie, kiedy znaleźli się w Jerozolimie, kiedy po tej pierwszym okresie entuzjazmu, po niedzieli powiedzmy palmowej, w momencie, kiedy już doszło do przesłuchania przed Sanhedrynem, zrozumieli, że są, że on sam zrozumiał, że jest sam, a uczniowie gdzieś się pochowali, prawda? Czyli czuli tę obcość i wrogość dookoła siebie. Ale to są oczywiście tylko takie wrażenia, tak? Tylko poszukujemy pewnej analogii. Nie zmienia to wszystko jednej rzeczy. Nie ma innego, drugiego miejsca, takiego jak Jerozolima, które by tak głęboko osadzało nas w tym, co zostało przekazane w Nowym Testamencie. Krótko jeszcze chciałbym pociągnąć wątek, który tutaj wybrzmiał w tej wrogości, gdzie się, która unosi się dzisiaj w Jerozolimie do chrześcijan. Może nie o tej samej wrogości, o tym czytamy wszyscy różne informacje, artykuły i tak dalej, ale jest przecież prowadzony przez Kościół bardzo intensywny dialog z judaizmem od wielu, wielu lat. Cała masa egzegetów dokonywała najrozmaitszych, powiedziałbym, wybryków intelektualnych, żeby zdjąć odpowiedzialność w ogóle z Żydów za to, co stało się z Mesjaszem. Czy to, co się dzisiaj politycznie dzieje w Jerozolimie i w Izraelu w ogóle, pokazuje, że to dotychczasowe ukierunkowanie dialogu, mówiąc krótko, nie było szczególnie owocne? Tu prosiłbym o może nie już najdłuższą wypowiedź, żebyśmy zdążyli jeszcze i o treści samej książki, ale to przecież temat, myślę, niezwykle żywotny. To, panie redaktorze, gdybyśmy od pana kilka słów zaczęli i wtedy... No cóż, ja jestem pewnego rodzaju etatowym krytykiem dialogu, tak można by było powiedzieć, więc też nie zamierzam z tej swojej funkcji, roli rezygnować. Ja bym powiedział tak, oczywiście jeśli chodzi o tę wrogość, którą się wyczuwało na ulicach miasta czy Jerozolimy, no to akurat tutaj dialog nie odgrywa specjalnej roli. Mamy do czynienia z bardzo ostrym starciem politycznym, ale ja widzę ten skutek, czy negatywne skutki dialogu w tym, że moim zdaniem reakcja przywódców chrześcijańskich na sposób traktowania chrześcijan jest zdecydowanie za słaba, a wynika to właśnie w dużym stopniu z tego, że daliśmy sobie my, chrześcijanie, wmówić w dużym stopniu winę za żydowskie dzieje, czy żydowskie cierpienia, czy doświadczenia z przeszłości. Po naszym wyjeździe przecież była cała seria takich zdarzeń, które można było obserwować w internecie, czyli powszechna praktyka na przykład opluwania duchownych. Szczególnie, i to pokazywały również telewizje, żeby była jasność, nie żadne chrześcijańskie, katolickie, tylko często telewizje, nazwijmy to liberalne, albo nawet niechętne w stosunku do Kościoła, ale dostrzegły to zjawisko, które pewnie znacznie lepiej dostrzega ksiądz profesor niż ja, no bo z oczywistych powodów, czyli takiej naturalnej wrogości, z którą bardzo często zderzają się ludzie, którzy no, albo są księżmi, albo są siostrami zakonnymi, albo w każdym razie mają zewnętrzne oznaki przynależności do Kościoła, bo tak to trzeba było powiedzieć. Inny przypadek, który też miał miejsce już po naszym wyjeździe stamtąd. Zajęcie przez grupę hasydów jednego z kościołów i próba wręcz wyrzucenia stamtąd zakonników. Doszło do tego, że przecież cztery miesiące temu na takim spotkaniu z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich, różnych wspólnot chrześcijańskich, prezydent Izraela, no więc po pierwsze uznał, że tego typu przypadki jest ich coraz więcej, a po drugie powiedział, że Izrael będzie starał się robić wszystko, żeby z tym walczyć. Niespecjalnie wierzę, szczerze mówiąc, w tę deklarację, ale sam fakt tego, że miało to taki publiczny wymiar, pokazuje, jak ważna jest to sprawa i jak to narasta, tak? Jak to niemal z roku na rok ten element tej judaizacji Jerozolimy i w konsekwencji
coraz bardziej wrogiego nastawienia do chrześcijan jest bardziej dostrzegalny. No i teraz dialog z tym związany. Tak jak powiedziałem, jak posłucham potem wypowiedzi wielu przedstawicieli, jest na przykład przecież patriarcha łaciński Jerozolimy, są inni przedstawiciele wspólnot zakonnych czy kościelnych, oni traktują te zdarzenia w taki sposób, że jakby to powiedzieć, z taką ostrożnością krytykują, żeby nikt im nie mógł zarzucić, że czasem posunął się za daleko i ktoś dostrzeże tu jakiś cień antysemityzmu. Są przewrażliwieni, są bardziej ostrożni niż w każdej innej sprawie. Żeby wymusić pewien protest i żeby pewien głos stamtąd doszedł na zewnątrz, naprawdę trzeba się bardzo, bardzo napracować. Patriarcha łaciński Jerozolimy, kiedy 3 miesiące temu był pytany właśnie o to, że tych przypadków opluwania duchownych czy kościołów jest coraz więcej i co on na to, no to on powiedział tak, że zdarzają się grupy fundamentalistów religijnych, że oni są wrogo nastawieni, ale nie można tego rozciągać na całe społeczeństwo, a tak w ogóle to nie jest wielki problem, a tak w ogóle to sami sobie z nim poradzimy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, obawiam się, że istotnym elementem tej wstrzemięźliwości, tego wycofania się, tej niechęci, był właśnie to, o czym tutaj mówię, czyli źle rozumiany dialog, tak można powiedzieć. Znaczy dialog, w którym strona chrześcijańska występuje jako ktoś winny, ktoś z poczuciem winy i bardzo stara się, żeby jej głos nie wybrzmiał, bo to mogłoby być uznane za zbyt mocne i mogłoby służyć drugiej stronie do krytyki. Księże profesorze, jaka jest ta dominanta dzisiaj w dialogu? Czy zawiódł dotychczasowy dialog i ta wrogość jest tego przejawem, czy nie? Nie, spójrzmy na to trochę inaczej. Spójrzmy na same początki, bo nie da się zrozumieć tego, co jest dzisiaj, ani opisać. Jeżeli nie spojrzymy na to, nie umieścimy tego w szerszej perspektywie. W żadnym innym kraju, w żadnym innym kościele, tak zwanym kościele lokalnym, dialog z Żydami, judaizmem nie zajmuje tyle miejsca i nie zajmuje tyle uwagi, ile zajmuje w Polsce. Gdzie indziej się tym specjalnie nie przejmują. Gdyby zapytać, nie wiem, we Włoszech, w Szwajcarii, na Bałkanach, czy gdziekolwiek indziej o problematykę dialogu, to zdziwieni są, o co chodzi. Dlaczego tak się dzieje? Najpierw trzeba uściślić, nie chodzi o dialog chrześcijańsko-żydowski, dlatego że chrześcijanie są zróżnicowani. Prawosławni żadnego dialogu z Żydami, judaizmem nie prowadzą i nie prowadzili. Protestanci poszli tak daleko, że dialog z Żydami, judaizmem jest niepotrzebny, bo często są bardziej liberalni niż liberalni Żydzi. Pozostaje Kościół katolicki, w szczególny sposób właśnie Kościół katolicki w Polsce. Zapewne Państwo wiedzą, że jesteśmy jedynym krajem, nie tylko w Europie, na świecie, gdzie jest doroczny Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Jest to inicjatywa specyficznie polska, nigdzie tego nie ma. Bywa w niektórych diecezjach, na przykład włoskich, w jednej czy w drugiej, czy w jakimś jednym czy drugim kościele, ale nigdy nie ma takiego zasięgu i takiego rozmachu, jaki nabiera w Polsce, zwłaszcza w styczniu, gdzie mniej więcej od listopada, od adwentu jesteśmy cały czas karmieni przygotowaniami do Dnia Judaizmu, a potem wiadomościami na ten temat. Skąd to się wzięło? Proszę Państwa, to się wzięło, oczywiście korzenie są bardzo różne, wskażę tylko na najważniejsze. Od roku 1986, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II udał się do synagogi rzymskiej, już prawie 40 lat temu, więc młodsi nie pamiętają na pewno, i wypowiedział tam słowa, które brzmiały przedziwnie. Mianowicie zwracając się do zgromadzonych tam Żydów, powiedział, że religia żydowska jest dla naszej religii, dla chrześcijaństwa w pewien sposób sprawą wewnętrzną. To znaczy, jeżeli chcemy zrozumieć, kim jesteśmy jako chrześcijanie, jako wyznawcy Jezusa Chrystusa, to musimy się odnieść do religii żydowskiej. Ale trzeba to natychmiast uściślić. Mianowicie do religii żydowskiej, która była w czasach przed Chrystusem i w czasach Jezusa Chrystusa, to jest jeden wymiar, oraz do religii żydowskiej, która stanowi w dużej mierze odpowiedź i reakcję na chrześcijaństwo, czyli judaizm rabiniczny, który zaistniał od drugiej połowy pierwszego wieku i istnieje do dzisiaj. Problem w tym, że tego rozróżnienia w tej refleksji nie ma. Błąd polega na tym, że się przenosi
daje się znak równania. Judaizm rabiniczny, czyli ten, z którym mamy tutaj niedaleko, stąd jest synagoga, to jest religia mojżeszowa. To jest religia Starego Testamentu. Nic bardziej błędnego. Judaizm rabiniczny jest religią Starego Testamentu w analogicznym stopniu, jak chrześcijaństwo jest religią Starego Testamentu. Tylko obie religie dzieli osoba Jezusa Chrystusa. To jest jeden wymiar. Papież też powiedział słowa, których do dzisiaj mało kto powtarza, publicznie to już prawie wcale. Jesteście naszymi braćmi umiłowanymi i można powiedzieć w pewien sposób naszymi starszymi braćmi. To są słowa Jana Pawła II. Państwo wiedzą, że powiedzieć w ogóle nie tylko w sytuacji polskiej, chrześcijanin, katolik, który zwraca się do Żyda i wyznawcy judaizmu i powie, jesteś moim bratem umiłowanym, to brzmi prawie jak prowokacja. Bo takiej miłości przez te 1900 ponad lat specjalnej nie było. Ale papież przełamuje pewne schematy. Chciał przełamać przeszłość. Natomiast słowa papieża zostały w polskiej sytuacji, o czym dziesiątki razy pisałem, przeinaczone. Bo papież powiedział po włosku, jesteście naszymi braćmi umiłowanymi i można powiedzieć w pewien sposób naszymi starszymi braćmi, w pewien sposób wypadło w polskiej wersji L'Osservatore Romano i zostały słowa, jesteście naszymi braćmi umiłowanymi i można powiedzieć naszymi starszymi braćmi. I formuła starszych braci tak się upowszechniła i w Kościele również, że to jest prawdziwe nieszczęście, bo to jest bliskie herezji. Papież powiedział w pewien sposób tak, w pewien sposób nie. I przejdę tylko do takich najważniejszych konkretów. Gdy po tym spotkaniu w synagodze w 1986 roku, parę miesięcy później, w toku przygotowań do pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, która odbyła się w 1989 roku, w konferencji Episkopatu Polski zapadło taka decyzja, żeby stworzyć podkomisję do dialogu z judaizmem. Na czele tej podkomisji stanął ksiądz biskup wtedy włocławski, a później gnieźnieński, ksiądz biskup Henryk Muszyński. A ponieważ ja byłem z księdzem biskupem zaprzyjaźniony w dużej mierze, objąłem pod nim wykłady na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej. Biskup mówi, chodź, byłeś w Jerozolimie, znasz hebrajski, znasz jako tako judaizm i tak dalej, no to chodź. I tak się zawiązywała ta właśnie podkomisja i zaczęła się moja obecność w dialogu. Dialog, proszę Państwa, tak jak ja go pojmowałem i pojmuję, to jest próba zrozumienia drugiego człowieka tak, jak on sam siebie rozumie i oczekiwanie, że on będzie mi to odwzajemniał, a więc, że będzie również próbował zrozumieć mnie. I uznałem, że rozmowa teologiczna, spotkanie religijne, spotkanie wyznawców judaizmu i spotkanie katolika, i wzajemna rozmowa może nas otworzyć na światy, których nie znamy i których nawet nie przeczuwamy. I początkowy okres był naznaczony ogromnymi przeciwnościami. Przede wszystkim spór o klasztor karmelitanek w Oświęcimiu, spór w ogóle o rolę Auschwitz, o rolę muzeum i te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą. Naciski na kardynała Glempa, który prosił, żebym zajął się tymi sprawami. Trudno powiedzieć w jego imieniu, ale powiedzmy sobie, żeby te ataki, które tam na niego kierowano, żeby je osłabić. I wtedy, proszę Państwa, zbliżam się do tego, o czym panowie tu już mówili. Wtedy ja obok pozytywów, obok rzeczy ciekawych, na przykład ciekawa była obecność 24 księży profesorów w Chicago, w Spiritus
Institute of Jewish Studies, gdzie byłem koordynatorem i rzecznikiem tego przedsięwzięcia, gdzie spotykaliśmy się z nauczycielami żydowskimi i z Izraela, i z Ameryki, i oni nam mówili o judaizmie, o eschatologii żydowskiej, o teologii żydowskiej, rozmaitych jej wymiarach, o etyce żydowskiej, moralność żydowska. To było bardzo ciekawe. Widzieliśmy, że w bardzo wielu miejscach różnimy się między sobą. Czytamy jedno Pismo Święte, a interpretujemy je zupełnie inaczej. I właśnie dostrzegaliśmy te różnice. Potem, kilka lat później, w 1994 roku, ja pojechałem z kolei do Ameryki i tam prowadziłem wykłady w środowisku żydowskim z katolickiej perspektywy. I to też było bardzo ciekawe. Dlaczego ten eksperyment moim zdaniem się nie udał? Z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, dlatego że z płaszczyzny religijnej, teologicznej zaczęto go przenosić na płaszczyznę polityczną. I przy okazji spotkań religijnych pojawiali się tacy, którzy uznali, że zajmowanie się tymi sprawami to jest dobra przepustka do, nawet do rozmaitych stanowisk, funkcji, tekstów itd., itd. To jest jedna rzecz. A druga jest jeszcze bardziej wstydliwa, ale wiele razy o tym mówiłem też, więc powtarzam. Problem w tym dialogu, w tych kontaktach, że tak je nazwiemy, to nie był problem między katolikami a Żydami. Problem był między katolikami, tymi katolikami, którzy z wiadomych tylko sobie powodów chcieli się Żydom podobać. I przedstawiali racje żydowskie jako swoje katolickie czy chrześcijańskie, snując, czy powiedzmy idąc w kierunku, które były od strony religijnej, teologiczne, były absolutnie do zaakceptowania. Kiedy więc zacząłem w połowie lat 90. mówić, prostować słowa o starszych braciach, to wtedy spotkałem się z ogromnym ostracyzmem. I to nie tylko w środowiskach pozakościelnych, bo ich problematyka teologiczna nie obchodziła, tylko w samym Kościele pojawiły się osoby, które zaczęły mówić, że ja nie wybaczam nauczania Jana Pawła II. Tymczasem prawda była właśnie zupełnie przeciwna. Jeszcze pan redaktor chce coś dopowiedzieć, rozumiem. Nie chcę oczywiście, żeby nasze spotkanie dotyczyło dialogu, ale podam takie dwa przykłady, które moim zdaniem pokazują dobrze, w jak złą stronę może ten dialog, tak zwany dialog, podążać. Pierwszy przykład to jest sprzed 3 lat. Odbywają się Dni Judaizmu w Polsce. Przewodniczy im wtedy jeszcze przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki. Na jego zaproszenie przybywa do Polski rabin Walter Homolka. To jest rabin, liberalny rabin z Berlina. Razem w czasie spotkania najpierw jest, powiedzmy, coś w rodzaju takiej konferencji czy wykładu, zabiera głos rabin Homolka i rabin Homolka twierdzi tam, można sobie znaleźć jego wystąpienie, jest też autorem książki Jezus z perspektywy żydowskiej, ona została wydana później przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, też ją można znaleźć, tam to jego wystąpienie jest zapisane. Otóż w obecności arcybiskupa Gondeckiego rabin Homolka mówi, że Jezus wierzył wyłącznie jak zwykły Żyd. Z pewnością żadne elementy wiary chrześcijańskiej, czyli ani to, że był Chrystusem, ani Synem Bożym, ani i tak dalej, ani Trójce Święta, niczego takiego sobie nie zdawał sprawy, niczego takiego nie nauczał. Wszystko to jest jakby dopiero późniejsza chrześcijańska naleciałość. Po czym arcybiskup razem z Walterem Homolką, czyli z rabinem, uczestniczą rabie we wspólnych modlitwach i arcybiskup Gondecki udziela błogosławieństwa, posługując się błogosławieństwem Aarona zapisanym w Księdze Liczb. No przepraszam, to jest w oczywisty sposób zachęta bardzo niebezpieczna do czegoś, co możemy nazwać relatywizmem religijnym, synkretyzmem. Bo w obliczu i w obecności arcybiskupa rabin wygłasza tezę, że Pan Jezus w ogóle, że tak powiem, nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem, a potem w ramach, że tak powiem, bez żadnego słowa sprzeciwu, bez żadnej słowa krytyki, bez żadnej słowa niezgody, przystępują do uroczystości i razem, że tak powiem, biorą udział w tym błogosławieństwie. I drugi przypadek, całkiem niedawno, październik zeszłego roku, listopad zeszłego roku,
Zaczyna się kolejna odsłona niekończącej się wojny Palestyńczyków, Arabów z Żydami. Najpierw następuje atak Hamasu, a potem gigantyczna odpowiedź, tak bym to powiedział ostrożnie, Izraela, wskutek której zaczynają ginąć dziesiątki tysięcy Palestyńczyków czy Arabów. I nagle okazuje się, że to jest powodem, że arcybiskup kardynał Ryś i również wtedy arcybiskup Gądecki wydają specjalne oświadczenie, w którym to solidaryzują się z Izraelem. No, jako owoc dialogu, prawda? Co najmniej rzecz dwuznaczna moralnie. Jeśli już, to można by było oczekiwać oświadczenia, w którym wezwą obie strony do opamiętania i przypomną to, że żadna osoba niewinna nie może w takim konflikcie ginąć. Bo opowiedzenie się nagle po jednej stronie, od tak, wiedząc już o skali przecież tych zabitych po drugiej stronie, było moim zdaniem właśnie dokładnie tym złym owocem dialogu, o którym mówiłem. Arcybiskup Stanisław Gądecki ostatnio podsumował swoje posługiwanie we wszystkich urzędach i jako jeden z najważniejszych elementów wymienił dni judaizmu w Kościele. To tak tylko dodając do tego, co tutaj było powiedziane. Dobrze, ale przechodząc do samej treści książki, przecież o tym zasadniczo mówimy. Księże profesorze, można w książce wyczytać, tak zresztą jak i w Ewangelii, że decyzja o tym, żeby zabić Jezusa Chrystusa, zapada, powiedziałbym, dwupłaszczyznowo. Z jednej strony po wskrzeszeniu Łazarza, ona, można powiedzieć, wolitywnie zostaje podjęta przez Żydów, a później w poszukiwaniu jakiejś prawnej podstawy, wtedy, kiedy Pan Jezus miałby zbluźnić, jak to ujmuje arcykapłan. Czy fakt, że ta decyzja wolitywnie zapada wtedy, kiedy niejako zapowiedziane jest zmartwychwstanie tym aktem wskrzeszenia Łazarza, a z drugiej strony wtedy, kiedy dochodzi do takiej werbalnej epifanii boskości Chrystusa, czy to ma też jakieś znaczenie teologiczne? Pan redaktor Lisicki zasugerował bezpośredni związek wskrzeszenia Łazarza i tego oskarżenia ze strony Sanhedrynu. Mi się wydaje, że to jest tylko pewna hipoteza, dlatego że wrogość wobec Jezusa pojawiła się bardzo wcześnie. Pojawiła się właściwie wraz z jego publicznym wystąpieniem, które miało miejsce w Nazarecie i o tym też rozmawiamy. I pojawiła się ze strony tych, którzy byli Jezusowi najbliżsi, ze strony tych jego nazaretańskich sąsiadów, którzy zadawali sobie pytanie, kim ty jesteś, za kogo ty się masz. Wtedy, kiedy w synagodze, powiada dziś, spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Ale to był początek. Potem ta wrogość narastała, to znaczy to środowisko jerozolimskiej ówczesnej elity intelektualnej i duchowej, czyli kapłani uczeni w piśmie, kierowali do Jezusa pytania, przyglądali mu się, kim on jest, prawda, za kogo on siebie uważa, przyglądali się reakcjom, które się wtedy pojawiły, widzieli entuzjazm tłumów. To wszystko narastało. Narastało przez te kolejne 3 lata, a później takim, w moim odczuciu, takim, powiedzmy sobie, taką iskrą, która mogła to wszystko podpalić, był, jak nazywamy to, triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. To oczywiście ten triumf pojmujemy zupełnie inaczej, niż my byśmy go pojmowali, bo to na sposób bliskowschodni, wjazd na osiołku, prawda, tłumy wiwiatują. Mamy za parę dni Niedzielę Palmową i będziemy to wszystko powtarzać, uobecniać w liturgii. I wydaje mi się, że to skłoniło do reakcji, której być może do końca nie przewidywano. Nie przewidywano jej skutków. Trudno to przesądzić, prawda? Bo trudno im od samego początku zarzucać aż taką złą wolę. Natomiast chociaż są w Ewangelii słowa, że nastajecie na mnie, próbujecie mnie zabić. I Jezus zapowiadał swój los, z tym, że te zapowiedzi znamy z Ewangelii, natomiast nie wiemy, czy i na ile znali te zapowiedzi prześladowcy Jezusa. Pierwszy wyrok śmierci zapadł przed Sanhedrynem, a więc zapadł w środowisku specyficznie żydowskim i ma specyficznie żydowski wydźwięk. Mówimy o tym w książce. Kiedy to próbowano sfingować ten proces, nie pierwszy raz w dziejach ludzkości, prawda? Próbowano posłużyć się fałszywymi świadkami, a kiedy ten wybieg się nie udał, wtedy arcykapłan staje i wyrzuca z siebie to najbardziej fundamentalne pytanie.
które można zrozumieć tylko po hebrajsku, bo i w języku greckim, i w języku polskim ono jest tylko przekładem. To są tylko cztery słowa. Atta Maszyjach ben Baruch, jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego. I odpowiedź na to, którą dał Jezus, nawiązuje do Księgi Wyjścia i do objawienia się Boga Mojżeszowi. Mojżesz pyta Boga o imię, a Bóg odpowiada, moje imię w przekładzie na polski jest Jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność. I gdy Jezus usłyszał to pytanie z ust najwyższego autorytetu ówczesnego żydowskiego, najwyższego kapłana, odpowiada tym samym słowem, którym Bóg się objawił Mojżeszowi. Ja jestem. My tego nie rozumiemy. My to traktujemy jak lista obecności. Natomiast arcykapłan doskonale zrozumiał, że Jezus według arcykapłana uzurpuje sobie boską tożsamość, boską godność. I od razu, i tu mamy ta relacja znalazła się w Ewangelii według świętego Mateusza, która jest najbardziej żydowska ze wszystkich, kiedy arcykapłan mówi, zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Co myślicie? Co sądzicie? A wszyscy zawołali, było ich około 70, winien jest śmierć. To jest pierwszy wyrok. I zaczęto na Jezusa pluć. Mamy to, było mniej więcej tam, gdzie znajduje się w Jerozolimie kościół Sancti Petri in Gallicantu, świętego Piotra Opianu Koguta. Ale ponieważ każdy wyrok śmierci wydany przez lokalne władze żydowskie musiał być zatwierdzony przez Rzymian, proszę pamiętać, że prawo rzymskie było bardzo klarowne i musiało być przestrzegane. Mogłoby to być wzorem dla dzisiejszych prawników, którzy być może znają elementy prawa rzymskiego, ale nie potrafią znaleźć, że tak powiem, łącznika między jus i justitia, prawem i sprawiedliwością. Rzymianie potrafili to zrobić. Wobec tego z nastaniem dnia, z brzaskiem, Jezus został zaprowadzony do namiestnika rzymskiego, którym wtedy był Poncjusz Piłat w latach 26-36. No, Poncjusz Piłat już wiemy, skracamy, wzdraga się, nie chce. Ewangelista, jeden z ewangelistów mówi, że żona go ostrzega, słuchaj, dzisiaj źle spałam z powodu tego człowieka. Zastanawia się, próbuje z tego wybrnąć. Ale nacisk jest bardzo silny i w koniec końców potwierdza ten wyrok śmierci. Więc zapadł rzeczywiście wyrok śmierci dwukrotnie i konsekwentnie są osoby w perspektywie historycznej, które za to ponoszą odpowiedzialność. Natomiast druga perspektywa to jest perspektywa religijna, teologiczna, obecna przede wszystkim w listach świętego Pawła i w całej tradycji chrześcijańskiej i zapowiedziana w Starym Testamencie. On został skazany za nasze grzechy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. Czyli mówiąc obrazowo, i wśród Sanhedrynu, i wśród wołających na litostratos przed Piłatem, ukrzyżuj go, to my tam wszyscy byliśmy. I jesteśmy tam wtedy, kiedy grzeszymy. I to jest też perspektywa, która kiedy mówimy o tej historycznej, to tej nie wolno zaniedbać. I kiedy mówimy o tej duchowej, teologicznej, to nie wolno wobec tego zamazać tej perspektywy historycznej i mówić, że właściwie się nic nie stało, skoro wszyscy jesteśmy winni. Redaktor został wskazany jako autor tej hipotezy łazarzowej. Skąd ta hipoteza zatem? Znaczy, ja nie jestem autorem hipotezy łazarzowej. Autorem hipotezy łazarzowej jest święty Jan, czwarty ewangelista. On wyraźnie łączy to wydarzenie z decyzją podjętą przez
Sanhedryn w 11 rozdziale według świętego Jana jest scena najpierw, kiedy Pan Jezus wskrzesza Łazarza. Przybywają tam, ponieważ wszystko znajduje, odbywa się blisko Jerozolimy, więc przybywają tam faryzeusze i inne ważne postacie z Jerozolimy. A następnie ta wieść dociera z powrotem do kapłanów. Odbywa się wtedy to słynne spotkanie, na którym Kajfasz mówi, lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby cały lud miał zginąć. I wtedy następuje i motywem tej decyzji jest właśnie to, że wskrzeszenie Łazarza jako czyn, który może wywołać, czy może wskazywać na, może wywołać niepokój, może wywołać dalsze powstanie. Do tego zresztą stopnia, że przecież w 12 rozdziale tej samej Ewangelii jest opisana scena, w której również Łazarz, w której jest napisane, że decyzja o zabiciu dotyczy już nie tylko Jezusa, ale również Łazarza, jako tego, który jest żywym świadkiem mocy Pana Jezusa. Także to nie ja jestem autorem tej hipotezy, tylko święty Jan wyraźnie łączy te dwa fakty i uznaje, że wskrzeszenie Łazarza było kluczowym elementem prowadzącym do wydania wyroku śmierci. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego tylko święty Jan? Tak? Dlaczego tej samej sceny nie ma w innych Ewangeliach, co zresztą sprawia, że niektórzy bibliści uważają, czy uważali, że jest to raczej zabieg literacki, a nie faktyczny. Tak? Taki był ten argument. No ale moim zdaniem ten argument jest bardzo słaby, ponieważ istnieje całkiem logiczne i historycznie zrozumiałe wytłumaczenie tego faktu, czyli dlaczego tylko święty Jan w czwartej Ewangelii opisuje to zdarzenie, a nie piszą o nim inni ewangeliści. Otóż różnica bierze się stąd, że Ewangelia według świętego Jana powstała jako ostatnia, najpóźniej. Pozostałe Ewangelie świętego Mateusza, Marka i Łukasza, można oczywiście spierać się na temat tego, kiedy dokładnie zostały zredagowane. Ja jestem zwolennikiem tezy, że powstały w okresie między powiedzmy latach 50. i 60. I wieku, ale rzeczą niepodważalną jest, że powstały one wcześniej niż ta według świętego Jana. A po drugie, że ta część najstarsza, jeśli tak można powiedzieć, to jest właśnie opis męki pańskiej, który tak naprawdę powstał jako pierwszy historycznie, tak można było powiedzieć. Otóż te trzy Ewangelie opisują zdarzenia za czasów, kiedy najprawdopodobniej Łazarz jeszcze żył. W związku z tym, jeśli jest faktem, tak jak to opisuje święty Jan, że Sanhedryn wydał wyrok śmierci nie tylko na Pana Jezusa, ale również na Łazarza, który był żywym dowodem, żywym świadectwem jego mocy cudotwórczej, to ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz celowo nie opisali tego zdarzenia po to, żeby chronić Łazarza, prawda? Żeby nie przypominać, żeby jeszcze raz nie przywodzić na pamięć rządzącym wtedy w Jerozolimie przywódcom, którzy przecież byli bezpośrednio związani z rodem Annasza i Kajfasza, bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę te wpływy rodziny Annasza, jeśli tak można powiedzieć, Kajfasz był jego zięciem, sięgają aż do wybuchu wojny żydowskiej, aż do roku 66, czyli oni cały czas ci, którzy skazali Pana Jezusa na śmierć, potem cały czas rządzą w Jerozolimie, cały czas są tymi kluczowymi osobami, tak, sprawują władzę, kontrolują miasto. Więc moim zdaniem jest całkiem logiczne wytłumaczenie, że autorzy chrześcijańscy unikali przytaczania tych faktów, które mogły narazić na śmierć takich świadków jak na przykład Łazarz. A święty Jan, który pisał później, już zapewne po śmierci Łazarza, spokojnie mógł to opisać, ponieważ no, jak już ktoś umarł, to też swoją drogą nie jest zagrożony, prawda? Co jest rzeczą dosyć oczywistą. Także ja tutaj nie jestem autorem tej hipotezy, to połączenie wyraźnie występuje u świętego Jana. Oczywiście nie zmienia to faktu, który mówił ksiądz profesor, że sama wrogość do Pana Jezusa no nie wzięła się dopiero w momencie wskrzeszenia Łazarza, albo nie pojawiła się dopiero w ostatnim momencie jego nauczania. Uważa się, że publiczna działalność Pana Jezusa trwała około 3 lat, 2,5 lub 3,5, w zależności od tego, jak się interpretuje poszczególne fragmenty właśnie czwartej Ewangelii, bo gdybyśmy mieli tylko trzy pierwsze,
to można odnieść wrażenie, że to był tylko rok działalności. Dopiero czwarta Ewangelia sprawia, że ponieważ przytacza się tam przykłady kilku różnych świąt żydowskich, no więc wiedząc, o jakie święta żydowskie chodzi, można w związku z tym dokonać albo przywołać tą rozszerzoną chronologię, no, tak można powiedzieć. Więc nie ma wątpliwości, że ta wrogość była... Chciał się też odnieść do tej kontrowersji. Ja tylko już tylko dopowiem tylko tyle, że sama wrogość jest oczywiście wcześniejsza i sięga już z samych początków nauczania. No ale jakiś moment musiał być tym momentem, kiedy zapada decyzja, prawda, w którym wrogość przeradza się w jej podjęcie. Tak jakby patrzeć oczami świętego Jana, to tym punktem kluczowym jest właśnie wskrzeszenie Łazarza. Inni ewangeliści wskazują albo na namaszczenie w Betanii, albo na wypędzenie kupców ze świątyni, które z kolei w Ewangelii według świętego Jana jest opisane jako jedno jako zdarzenie rozpoczynające tak naprawdę publiczną działalność Jezusa. Nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w takie bardzo szczegółowe polemiki, ale jak Państwo widzą, mimo że dwóch specjalistów rozmawia, może właśnie dlatego, miejsce dla takich polemik jest i w książce też to widać. Czy chciałby ksiądz profesor się do tego jeszcze krótko odnieść? Mianowicie rozumowanie pana redaktora ma same plusy i jeden minus. A ten minus to jest założenie, że jerozolimskie elity, że arcykapłani i rabini rozczytywali się w Ewangeliach i znali Ewangelię. Tymczasem nic na to nie wskazuje. Ewangelie powstały w języku greckim, żadna z nich nie powstała w Jerozolimie. Powstały daleko od Jerozolimy i wątpliwe, żeby na tym etapie, żeby znajomość Ewangelii, tekst Ewangelii, zapis Ewangelii był jakimkolwiek powodem oskarżenia ze strony ówczesnych rabinów, to nie. Jeżeli chodzi o Ewangelię świętego Jana, w niej mamy 7 znaków, tak Jan to nazywa, my mówimy cudów. I żaden z tych cudów, żaden z tych znaków nie jest opisany w 3 poprzednich Ewangeliach. Poczynając od przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej, po ostatni znak, czyli wskrzeszenie Łazarza. To w międzyczasie jest jeszcze 5 innych znaków, czyli widać wyraźnie, że Jan chce dopowiedzieć to, i to na sposób symboliczny, czego, o czym nie wspomnieli, nie mówili pozostali ewangeliści. Wymienia 7, ale dodaje na końcu, że Jezus dokonał tylu rzeczy, tyle mówi, że gdyby to wszystko chcieć spisać, to by nie starczyło ksiąg, które są, mówi oczywiście z przesadą, więc daje do zrozumienia, że tylko wybrał niektóre rzeczy. Wracając do powodu tego oskarżenia i do powodu śmierci, być może rozmaite wątki tam się mogły spotykać, ale ta wrogość narastała ciągle i decyzja, co zrobić z Jezusem, to była troszeczkę taka, jak co zrobić z Janem Chrzcicielem. Z tym, że w przypadku Jana Chrzciciela wszystko rozegrało się na dworze króla, a tutaj rozegrało się w środowisku kapłanów. Ja też tylko bardzo krótko, tylko 2 rzeczy. Ja oczywiście, tak mówię, całkowicie się zgadzam z tym, co ksiądz profesor mówi, ale dodam jednak, że warstwy przywódcze Jerozolimy z pewnością mówiły po grecku, co do tego moim zdaniem się nie ma wątpliwości. Większość mieszkańców zarówno Jerozolimy, ale duża część ówczesnej Judei była tak naprawdę trójjęzyczna. To znaczy znała język aramejski, znała język hebrajski i znała język grecki, który był językiem powszechnej komunikacji. I pytanie, czy ta wiedza na temat ostatnich wypadków i tego Łazarza była dla Łazarza niebezpieczna, czy nie? No, dzieje apostolskie pokazują, że od samego początku Kościół podlegał prześladowaniu. Jan razem z Piotrem byli ubiczowani. Doszło do skazania i zabicia świętego Szczepana, a w opisie pochodzącym z roku 40 pewnie pierwszego po Chrystusie, kiedy Herod Agryppa dokonuje, podejmuje decyzję, żeby zabić świętego Jakuba, brata świętego Jana, jest taki pasus i spodobało się to bardzo Żydom. Więc możemy spokojnie, nie twierdzę, że to jest rzecz do udowodnienia, bo to jest tylko hipoteza, ale możemy przyjąć spokojnie, że wrogość elit żydowskich do
wczesnego chrześcijaństwa była bardzo silna i z tego punktu widzenia zapewnienie ochrony Łazarzowi, jeśli wtedy żył, wydaje mi się być całkiem prawdopodobne, ale jest to tylko hipoteza. Postawmy już kropkę w tym wątku, bo czas nas nieubłaganie ściga, ale jak sami Państwo rozumieją, dlatego właśnie serial PCH24 miał wiele odcinków i dlatego książka ma stron kilkaset, a nie kilkadziesiąt, że jest o czym debatować, o co się także spierać. Właśnie, skoro czas nas już goni, to pytanie tej natury. Ewangelie niewątpliwie są tak pomyślane przez samego Boga, tak napisane, żeby dawać nam wszystko, czego potrzebujemy do naszej wiary. Ale gdyby mogli jednak ksiądz profesor, pan redaktor, zapytać naocznych świadków tamtych wydarzeń o jakąś rzecz, która nurtuje osobiście albo w ogóle świat akademicki, to jakie to byłoby pytanie? Co jeszcze by dobrze było dodać do Ewangelii, żeby rozświetlić pewne nurtujące pytania, księżu profesorze? Moje pytanie byłoby takie, które dotyczy i naszego współczesnego życia, współczesnego świata i współczesnego katolicyzmu. Mianowicie, chciałbym, żeby mnie Państwo dobrze zrozumieli, bo nad tym trzeba się zastanowić i być może nie tylko w ciągu teraz tych kilku minut, ale przenieść to ze sobą do domu. Istnieje różnica między religijnością a wiarą. My Polacy jesteśmy bardzo religijni. Ale przypomina trochę to religijność takich osób, które no, wieczorem idą przez las albo idą samotnie przez ulicę i nagle wyzwala to prawda, religijność. Przypomina to religijność lecących samolotem, którzy do tej pory nie mieli żadnych jakichś wahań, ale są silne turbulencje i okazuje się, że krzyczą. Więc i zaczyna się problem. A więc tej religijności, przykładów religijności nie brakuje. Natomiast kwestią jest wiara. Wiara wymaga i elementów racjonalnych, i wymaga, powiedzmy sobie, refleksji, i wymaga określonego sposobu życia. I wiara chrześcijańska niesie ze sobą określoną treść. I okazuje się, że w naszych czasach ktoś deklaruje się jako katolik, ale kiedy go zapytać o dziewicze poczęcie, o zmartwychwstanie Jezusa, to mówi to nie, to nie. A zmartwychwstanie ciała, to nie. A zmartwychwstanie umarłych, no to nie. To nie wierzymy. Przecież takie ankiety mnoży się dzisiaj i pokazuje, że 50-60% katolików uważa, że zmartwychwstanie Chrystusa to nie jest rzeczywisty fakt i że zmartwychwstanie i oczekiwanie życia wiecznego też nie i tak dalej. O co bym więc zapytał? Zależy kogo. Gdybym miał spotkać Pana Jezusa, no, wyobraźmy sobie, pomarzmy to. Codziennie Go spotykamy w innych ludziach, ale gdybym Go miał spotkać tak naocznie, to bym mu zadał pytanie, Dlaczego to jest taka, nie inna droga zbawienia? To pytanie zostało zadane w średniowieczu i ono po łacinie brzmiało cur Deus homo. Dlaczego Bóg człowiekiem? A ja bym jeszcze pogłębił. Rozumiem, że Bóg człowiekiem. Ale dlaczego trzeba było przejść przez mękę, przez cierpienie, przez upokorzenie, przez to wszystko, co... I chciałbym, żeby utwierdził mnie w perspektywie wiary, którą tam gdzieś w głębi mam, że cierpienie, że choroby, że to, co trudne, że przeciwności, że samotność, opuszczenie, zdrada, bo Jezus tego wszystkiego doświadczył, ma jakiś bardzo głęboki sens dla samego Boga. A gdybym spotkał apostołów, tych, którzy mu towarzyszyli na co dzień, to bym popatrzył, jak wyglądają ludzie, którzy przez 3 lata doświadczali cudu, a w momencie, kiedy przyszło ten cud potwierdzić własnym życiem, to pouciekali. I wydaje mi się, że ta ich postawa dobrze odsłania groźbę, niebezpieczeństwo, które grozi również każdej i każdemu z nas.
Święty Paweł ujął to trochę inaczej. Komu wydaje się, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Otóż myślę, że apostołowie nauczyli nas, czy chcieli nas, chcą nas nauczyć niezwykłej pokory. Przecież w Ewangeliach nie musieli pisać o zaparciu, o tym, że uciekli, o tym, że nie sprostali. Gdyby dzisiaj pisać tę historię w Kościele, to ona być może zostałaby bardzo wyczyszczona i brzmiałaby bardzo gładko. Ale tam jest inaczej. Więc zastanawiałbym się w spotkaniu z nimi, jak to jest, kiedy człowiek z własnego życia potrafi wyciągnąć takie wnioski, które mogą służyć refleksji i zbudowaniu innych. Panie redaktorze, czy też takie pytania wielkie, czy coś może historycznego? Coś, co mogliby jeszcze ewangeliści dopisać, aby te wydarzenia stały się jaśniejsze? Nie, no oczywiście pytania wielkie pewnie same się nasuwają, ale tutaj jestem o tyle wstrzemięźliwy w wyobrażaniu sobie takich pytań, że one towarzyszą, one są opisane w Ewangelii. No, to pytanie przecież, o którym tutaj ksiądz profesor wspomniał, to jest pytanie, które zadawali sobie uczniowie idący do Emaus, prawda? Kiedy Pan Jezus zaczął im potem tłumaczyć, że trzeba, żeby Chrystus, żeby Mesjasz cierpiał, prawda? W odpowiedzi na to i Pismo mówi o tym w ten sposób, że przytaczał im przykłady, wszystkie wcześniejsze przykłady, które to tłumaczyły. To jest rzeczywiście wielka tajemnica i święty Anselm, który starał się to zgłębić właśnie w książce, nie tylko on, prawda, dlaczego Curdeus homo, dlaczego tak się stało. Więc może te bardzo głębokie teologiczne bym zostawił, nie spodziewam się, żebym uzyskał jakąś odpowiedź. Natomiast może już tak czysto historycznie patrząc, co bym chciał wiedzieć. Na przykład chciałbym wiedzieć dokładnie, móc odpytać Judasza, dlaczego zrobił to, co zrobił? Dlaczego wydał swojego mistrza? Jak wiadomo. No przepraszam, bo i pewien publicysta ostatnio dał odpowiedzi na to. Tak, no to takie tam dał, powiedzmy, ale oczywiście z punktu widzenia historycznego, jak wiemy, można sobie zadawać, czy Judasz zwątpił i dlatego wydał Pana Jezusa, czy dlatego, że kierował się rządzą zysku i chciwości, jak to przedstawiają Ewangelię, czy jakiś inny był powód. W każdym razie, no skoro już tak dajemy sobie upust wyobraźni, to jest tak zwana kategoria historii alternatywnej, to na pewno by było, to na pewno bym to chciał wiedzieć. Nie dlatego, żeby ta wiedza nie była dostępna w takiej formie, jakiej jest, ale na pewno chciałbym usłyszeć jeszcze jego wypowiedź. Tak? Chciałbym też wiedzieć, jak wyglądało dokładnie przesłuchanie Pana Jezusa przed Piłatem. Zakładam, ponieważ tam nigdzie nie jest napisane, że pojawił się tłumacz, prawda? Być może jest tak, jak zresztą mówiłem, wielu mieszkańców ówczesnej Judei i Galilei znało biegle grecki, na tyle biegle, że mogło się nim posługiwać. Być może po prostu rozmowa między Piłatem, który na pewno znał grecki, bo to był język powszechnie używany. Łacina jako język urzędowy tak naprawdę na tych terenach wschodnich pojawiła się mniej więcej dopiero od II-III wieku po Chrystusie, a wcześniej jednak używano powszechnie greckiego. W łacinie były tylko zapisywane później pewne dokumenty, o tak bym powiedział, oficjalne. No ale czy ta rozmowa miała, czy był jakiś tłumacz na przykład, tak? Ktoś, kto był pośrednikiem, czy nie? Czy to była rozmowa bezpośrednia? I ostatnie już pytanie, które bym pewnie zadał, to dotyczyłoby wiedzy apostołów na temat zdarzenia i przebiegu procesu przed Sanhedrynem. Najprawdopodobniej tym źródłem byli Józef z Arymatei i Nikodem, którzy byli członkami Rady. Ale czy tylko oni i czy to była pełna wiedza? O tym też panowie zresztą rozmawiałem w książce, księże. A ja co do Judasza? Ostatnie słowo. Także co do Judasza, wszyscy zastanawiają się, co było zanim wydał Jezusa i jak do tego doszło. Mi się wydaje, że znacznie ważniejsze jest to, co wydarzyło się później, kiedy uświadomił sobie, co się stało. Wtedy przychodzi do arcykapłanów i wyznaje, zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwego. I usłyszał w odpowiedzi, co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Rzucił pieniądze, które ani jednego srebrnika nie wydał, rzucił wszystko, poszedł i powiesił się. Myślę, że to jest dobra okazja do refleksji nad losami samobójców.
bardzo często jest tak, co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Ucieczka od odpowiedzialności tego środowiska, w którym ten człowiek mógłby zacząć inaczej. Mnie bardziej niż Judasz interesuje Barabasz. Przychodzi mi od czasu do czasu do głowy, co czuje człowiek, którego oskarżano o tym, że jest wielkim przestępcą i zagrożony był karą śmierci, wszyscy wołają uwolnić go, uwolnić Barabasza i zostaje skazany Jezus. I przychodzi mi do głowy, że wtedy Judasz Barabasz ma, czy odczuwa satysfakcję, czy odczuwa ból, to są gorsi ode mnie, to on jest gorszy ode mnie. Przecież opinia publiczna by się nie domagała jego śmierci. Wiedzą więc widocznie więcej niż o mnie. A więc satysfakcja zbrodniarza, że ktoś może być gorszy. Czy to sprawiło, że poszedł na drogę nawrócenia? Nie wiemy. Dziękuję prelegentom za wszystkie te słowa, które tutaj padły. Myślę, że są bardzo gorącą zachętą do książki. Zaraz przejdziemy do pytań, ale z racji na fakt, że transmisja na kanale PCH24 z tego spotkania w tym miejscu się będzie kończyć, to prosiłbym serdecznie, drodzy Państwo, o brawa.